Panie przewodniczący, jestem przewodniczący. Pan pełni obowiązki tutaj prowadzącego? Nie. A kto pełni? Kto jest odpowiedzialny za decyzję pobierania kogoś? Pana szkolenie organizuje tak? Okręgowa Komisja Wyborcza. Dziękuję. Kto wydał rozporządzenie zbierania dzisiaj kodów przy szkoleniu? Ja. Pan wydał. No jak proszę mi podać podstawę prawną. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca obsługi informatycznej. Ale ona przewiduje, że nie zbiera się wcześniej, pana, tylko w czasie wyboru. Proszę sobie przeczytać. Przeczytałem. Przeczytałem. Ale w tej chwili proszę nam nie przeszkadzać, jesteśmy bardzo zajęci. Dobrze? Ja widzę. I widzę, czym Państwo są zajęci. No właśnie. Halo. Musimy się wpisywać na listę. Dobrze. Proszę panią, jestem przedstawicielem telewizji i ruchu kontroli wyborów. Mam prawo robić wszystko. Jestem przedstawicielem dwóch komitetów wyborczych. Nie robię zdjęć, tylko robię materiał filmowy. A państwo bezprawnie zbieracie dane osobowe, kody, które są tutaj. Ja w stanie jestem jutro mieć te wszystkie kody odzyskane. Nie jestem informatykiem. Jutro będę miał to wszystko, tylko dajcie mi te komputery. Ale państwo macie i macie czas na to, żeby te dane odzyskać. Nigdzie w Polsce tego nie było, proszę pana. Czego? Zbierania wcześniej kodów. W Katowicach tego nie było na szkoleniach. I nie ma takiej procedury. Nie wiem, kto to zarządził. Nie dostałem podstawy prawnej tego. No i niestety będziemy składać protest i będzie to oparte o... Już raz złamaliście państwo ustawę PKW podczas losowania. Nie zachowaliście terminu dwóch dni. Nawet nie zachowaliście terminu 48 godzin. To jest pierwsze złamanie PKW, a dzisiaj łamiecie prawo po raz drugi, bo wyłudzacie od ludzi kody. Jak to nie? No, proszę pana, ja wchodzę na ten komputer i jutro...